Myśmy dzisiaj były na wspaniałym wernisażu w Domu Artysty Plastyka. Tylko, że widzicie Państwo, sztuka piękna i sztuka, taka rzeczywiście sztuka wysokiego polotu. No, ale wiecie Państwo, suma summarum, ludzie, stowarzyszenie, to wszystko, co jest na Mazowieckiej, to i tak pochodzi przecież z katolickiego, warszawskiego kościoła. Jakie ono jest? Na pokaz. A więc Państwo widzicie kwiaty, całowanie się przed kamerą, uśmiechanie się, obejmowanie się przed kamerą. No właśnie, tu. Ale gdyby ktoś taki, Alicja jakaś taka zagubiona, czy może Litka Lipska, gdyby nie wiedziała, o co chodzi, trafiła na wernisaż, a wszyscy by gapili się na nią krzywo, to ona by wtedy powiedziała: och, mi to w to graj, mi w to graj. I wtedy by dopiero zaczęła się zabawa. No i Jezus Chrystus inaczej to zrobił, bo Jezus Chrystus, jak się tak na niego krzywo gapili, to przebrał się za żebraka. Poszedł tu, poszedł tam, poszedł do Samarytanki przy studni. Daj mi pić. No to przecież nie o pieniądze prosił. No to przecież nie o złoto prosił. Daj mi pić. No i jak zaczął mówić do tej Samarytanki, czy w ogóle z nią rozmawiać, to ona stwierdziła, że to jest prorok, bo powiedział, że miałaś 5 mężów, a ten, który jest z tobą teraz, nie jest wcale też twoim mężem. No właśnie. Czyli Jezus Chrystus jakby się tak znalazł w Domu Artysty Plastyka i tak by zaczęli tymi oczami strzelać oceniająco, a nie ciekawie, no bo taki jest niedoskonały świat zły, że uczą się malarstwa, uczą się rysunku, a zły człowiek, no to co? Zły człowiek, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, na pęczki tego, no bo Warszawa, nie Białystok, nie Podlasie, nie prawosławie, nie cerkiew, nie Angloameryka, Białystok, nie ewangelicy, nie świadkowie Jehowy, nie mormoni, nie ludzie prawosławni. No to więc, proszę Państwa, Jezus Chrystus, jak tak patrzył, że wszyscy na niego tak dziwnie się gapią, no to Jezus Chrystus przebrał się za żebraka. I co wyszło? Wyszło wszystko, co oni czują, co oni myślą. Po co to było się tuszować, kryjąc się za kwiatami, całując się do kamery? Po co to? Po co? Po co?